Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Venom był jednym z najbardziej rozpoznawalnych symbiontów, który w celu funkcjonowania na Ziemi potrzebował najczęściej ludzkich nosicieli. Zazwyczaj przejmował on ciało swojej ofiary, wykorzystując je do pozyskiwania składników odżywczych i ukrywania się w ludzkim społeczeństwie. Będąc zagnieżdżony w ludzkim organizmie, poznawał on myśli i wspomnienia wybranego nosiciela, co czasami potrafiło zmienić jego zachowanie i podejście do świata. W większości przypadków symbionty ostatecznie wykańczały swoich nosicieli, dosłownie zjadając ich od środka. Jednak Venom, mimo że był uznawany za antybohatera, starał się w jak najmniejszym stopniu uszkodzić ludzkie naczynie, w tym dobrze wam znanego Diego. Na przestrzeni wielu komiksowych historii, jego najbardziej znanym nosicielem był Spider-Man, jednak Venom przejmował kontrolę nad wieloma potężnymi postaciami. W dzisiejszym materiale opowiem wam, jak doszło do scalania z Deadpoolem i podsumuję, dlaczego Venom szczerze tego żałował. Posłuchajcie. Jedna z takich historii została przedstawiona w komiksie z 2016 roku, Deadpool Powrót w Czerni. Wydarzenia mające w nim miejsce działy się po Secret Wars, kiedy to Spider-Manowi udało się pozbyć symbionta po walkach, jakie miały miejsce w bitewnym świecie. Venom za sprawą powracających na Ziemię statków kosmicznych przedostał się do Nowego Jorku, gdzie jego celem był przypadkowo przechodzący ulicami Wade Wilson. Infekcja przebiegała standardowo i po niespełna 30 minutach Venom był już zagnieżdżony w swoim nowym nosicielu. Początkowo Deadpool całkowicie ignorował sytuację, która mu się przydarzyła i dalej realizował swoje szalone plany. Jego celem w tamtym momencie była neutralizacja klaunów, które według jego opinii czyhały na życie wielu bezbronnych ofiar. Venom, analizując wspomnienia i myśli swojego nosiciela, był dosłownie zszokowany. Nie mógł uwierzyć, że w umyśle Wade'a kotłowało się tyle szalonych planów, a na myśl o wspomnieniach Wilsona Venomowi robiło się dosłownie niedobrze. Jak pamiętacie, bowiem Deadpool walczył na pięści z nieumarłymi prezydentami USA, czy też wysadzał stada krów poprzez pompowanie ich niczym balony. A zaznaczam, że były to jedne z normalniejszych historii z jego udziałem. Ostatecznie kombinacja obłędnego umysłu Deadpoola z niebezpiecznymi, niestabilnymi cechami Venoma spowodowała, że zaczynali być coraz bardziej nieobliczalni. Deadpool, tracąc pełną kontrolę nad swoimi działaniami, stał się jeszcze bardziej agresywny, a Venom dosłownie tracił możliwość racjonalnego myślenia. W przeciągu kilku dni od wejścia w ciało Wilsona, symbiont zaczął popadać w paranoję. Nieustannie myślał, do jakich chorych sytuacji dojdzie z jego udziałem następnego ranka. Próbował walczyć i całkowicie przejąć kontrolę nad Wade'em, jednak ostatecznie to Deadpool mówił do niego wewnątrz jego własnego umysłu. Po tej sytuacji Venom próbował opuścić Deadpoola, jednak to Wade zaczął przejmować umysł symbionta. Walka między nimi trwała wiele dni i finalnie Venom zdołał opuścić trudem Wilsona, po czym przejął władzę nad przypadkowym przechodniem i wykradając statek Avengersów, uciekł z planety Ziemi. Jeśli chcecie posłuchać kolejnych historii, w których brał udział Deadpool bądź też Venom, dajcie mi o tym znać w komentarzach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!